Lubimy zbierać muszelki. Też tak masz, że chodzisz po plaży, widzisz masę fajnych, kolorowych kształtów. Schylasz się, sięgasz i zawozisz do domu, gdzieś wysypujesz. Może robisz z tego jakiś naszyjnik. Dzisiaj jesteśmy na wyspie o bardzo wdzięcznej nazwie Gaja. Jak Matka Ziemia. No i wszyscy zbierają muszelki, wszyscy zbierają kolorowe kamienie, rafę koralową, bo w bardzo fajnych kształtach wypada na brzeg. Wszyscy robią sobie selfie, wszyscy kręcą filmy. Fajnie. Ja też pomyślałem, też sobie nakręcę film i też sobie pozbieram. No i pozbierałem sobie siatkę plastiku. Jak widzicie, jest go tu sporo. Zrobiłem to po to, żeby nagrać film i pochwalić się w kraju, że coach Mike Wawrzyniak wyjechał i teraz nagle się zrobił wielkim ekologiem? Nie. Nie dbam o to. Od dawna nie dbam, co ludzie o mnie myślą i o tym, co robię. Dbam o to, gdzie żyję i gdzie mieszkam. Im więcej się poruszam i więcej podróżuję, tym bardziej dbam i widzę, co się dzieje dookoła nas. No i jest to, kurde, smutne. Jest to smutne, bo wszyscy chcemy być na raskiej plaży, wszyscy chcemy leżeć na miękkim, pięknym piasku, chcemy się opalać. Nie bolą nas plecy, żeby się schylić po muszelkę, ale po butelkę z plastikiem, po syfem, który leży, tam. No niektórzy, na całe szczęście, są jednostki. Szkoda, że kurde nie dbamy o to, gdzie żyjemy.